Silvina y Johan Blake. Stato. Rossini! Paul Został! Kolbek się wyrwał! Bolt! Goń go! Goń go! Będzie, będzie równo na mecie! Nie! Kolmen! Jednak! No, jeszcze bym nie powiedział, jeszcze bym nie rozstrzygnął. Cieszy się ten młody chłopak, 9,94. Sebastian mówi Gatlin. Czy Kolman? No! Było bardzo równo, Bolt dochodził. 0,8 metra na sekundę w twarz. Gatlin, to by było niesamowite. Teraz pokazuje, uciszy się. Oddaje hołd Boltowi. Justin Gatlin, 9,92. Drugi Coleman, Amerykanie wygrywają dubletem, Bolt trzeci. Czyli dwóch chłopaków z Tennessee jednak trochę wesele zepsuło. Pokonało Bolta w tym ostatnim biegu. Grali na bieżni, ale w życiu trudno powiedzieć, co zrobi Coleman. Zostawił mu tę szansę wielkiej kariery, ale Gatlin, mistrz olimpijski, mistrz świata po raz drugi. No może trochę podreperuje swoją reputację, ale jednak będzie ciągle tym, który grzeszył, wrócił jako pokutnik. No i dzisiaj właściwie to jest chyba ten moment, kiedy jeżeli wybaczył mu Usain Bolt, to i my powinniśmy też się zastanowić, żeby dać mu w końcu rozgrzeszenie. Ale jest wielkim sprinterem, bo niezależnie od tych wszystkich wpadek, za które pokutował, to pamiętajmy o jednej rzeczy. Wytrzymać taką presję. Cały stadion przeciwko nim, a on wygrywa ten bieg. Wcześniejsze biegi, ani eliminacje, ani półfinał nie wskazywały, że Gatlin jest w jakiejś wielkiej formie. Bardziej skoncentrowaliśmy się na Colemanie. A to Gatlin z tego toru ósmego, prawie skrajnego, zewnętrznego. To on wygrał ten bieg. A drugi był Coleman, a różnica wieku między Gatlinem a Colemanem to jest 21 lat, Coleman 35 lat, Gatlin 14 lat, dwa różne pokolenia. A Usain Bolt na trzecim miejscu. Piękny spektakl. Miał zejść ze...